Hej, nazywamy się Ela i Grzegorz i od około 4 lat żyjemy w drodze. Stosujemy tak zwany slow nomading, czyli mieszkamy w jednym miejscu tak długo, aż zapragniemy zmiany. Po małej indonezyjskiej wyspie Gili Air nadszedł czas na wielkie miasto i tym sposobem od roku mieszkamy w Tajlandii, a dokładnie w Bangkoku. A w wolnych chwilach oczywiście jeździmy po kraju. W tym vlogu zabierzemy Was na wyspę Komak. Wyspałeś się? Nie, nie spałem. Pracy od razu na wakacje. Zdążyłam tylko kanapki zrobić. O, jeszcze czeka. Zamknęliśmy drzwi? Tak, to jest pracy. Odekscytowana? Tak, zmęczona bardzo. Ale mam poduszkę, moją ulubioną do spania. Autobus też najlepiej sprawdza. Czas podróży, do końca. Komu w drogę ten czas? Ela dostała bilet. Jak wygląda bilet? Mamy miejsce 505D o godzinie 5 ze stanowiska numer 7. 15, a nie 17? 17. Nie mam biletu. Za godzinę. Tutaj za mną panowie tankują właśnie naszą łódkę. No i za jakąś godzinę tankowamy. Zdekscytowana? Śpiąca jest. Czekamy już godzinę, za chwilę wypływamy. Podróż powinna zająć do godziny. I nie ma fal. Jak widać, woda jest spokojna, także podróż powinna być spokojnie. Dobrze, Ela zapięła kapok, także możemy płynąć. Zaraz ruszymy na pewno. Z tupetem. Witamy w Komak. Wyspa Komak nas zaskoczyła, bo kiedy wysiedliśmy z łódki na przystani, to okazało się, że nie czekają tu żadne taksówki ani nic, co zwykle na wyspach się dzieje. Także czekamy na transport z hotelu, który zamówiliśmy przed chwilą. Więc tak myślimy, że lepiej sobie taki transfer z hotelu z góry załatwić. Tak, bo nie ma tutaj żadnej możliwości wynajęcia motorków ani nic w tym stylu, także jest to unikatowe. To znaczy jeżdżą tutaj cały czas motorki i pytają, gdzie jedziemy, także pewnie by tam ktoś ogarnął ten transport, ale samego nie jest takie płynne, jak zwykle bywa na wyspach. Może bardziej turystycznych, popularnych, bardziej popularnych. Doczekaliśmy się na pana. Transport nadjechał. Zbawienie. Teraz będzie z górki. Nie ma nic, jedziemy pod górkę.
naszego pokoju. Myślę, że całkiem spoko. Nie no, pięknie, piękny jest ten widok. Zajebiście. Zaczyna się odpływ i tam powstała plaża i chyba przejdę się zobaczyć, jak to wygląda z bliska. Grześ niestety pracuje, więc idę zobaczyć, co się dzieje. To jest plaża, która jest bardzo blisko naszego domku. Jak widać, zupełnie pusta. Komak to jest wyspa, która jest bardzo blisko Kambodży. I właśnie pamiętam też, w Kambodży też tak było. Ziemia jest taka trochę czerwona. Plaże są troszkę bardziej pomarańczowe. Jest ciekawe, ładnie to wygląda. A dzika plaża zupełnie. Ale tam dalej jest druga i zobaczę jeszcze, jak tam ta plaża wygląda. Mamy to. Coś jest takiego w tej wyspie, że ona wygląda zupełnie inaczej niż wszystkie wyspy, na których byłam do tej pory. Niesamowite to jest. Jesteśmy tu dopiero kilka godzin, ale jestem naprawdę pod wrażeniem. Wydaje mi się też, że wbrew pozorom nie jest tak łatwo znaleźć plażę, gdzie nie ma się wokół resortów albo jakichś restauracji, tylko po prostu zieleń. No po prostu nie wierzę w to, jak to jest pięknie. I nikogo nie ma. Widzę, że marka Kubota dotarła też do Tajlandii, tylko w trochę innej formie, a my właśnie jedziemy coś zjeść. Tak, jesteśmy zasapani, bo wchodziliśmy pod górę jakieś parę chwil ostatnich. Jedziemy coś zjeść w końcu i chyba znaleźliśmy nawet miejsce z wegetariańskim jedzeniem. Taką mam nadzieję, także spróbujemy zobaczyć, co tam można zjeść. Dobra, tutaj motorek czeka. Ładny nam się trafił motorek. No, nawet złote manetki, także nie ma żartów.